Okay, weiter, ja? Das Zweite, ich weiß nicht, was wir für ein Thema angesagt haben, aber ich habe das einfach mal so allgemeinen Gefahren für uns genannt. Nie wiem, jaki temat, ale temat, który chciałbym wam przedstawić, to jest tak ogólnie mówiąc niebezpieczeństwa dla nas. Und ich denke, ihr habt irgendwo jeder mit irgendeinem Gefahren Situation zu tun gehabt. I myślę, że z każdym z tych trzech niebezpieczeństw każdy z was miał coś do czynienia. Könnt ihr das erkennen? Kann man das lesen? Ich habe mit Google Translator gearbeitet, weil mein Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo ja to tłumaczyłem przez tłumacza Google. Der eine Feind ist ganz klar, Satan. Jednym z nieprzyjaciół to jest dla nas wszystkich jasne, jest szatan. Świat? Świat to świat to jest Welt. Welt, oh sorry. Welt ist dann Ciao. Das ist dann Fleisch. Ja, okay. Aber das ist okay. Das versteht, das ist ganz klar. Und jetzt kommen wir, ich habe das Ding ja genannt, schwere Tunde. Oder gefährliche Zeit. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Bibel. Nein, gar nicht wahr. Das kommen wir danach. Ich habe das eigentlich so schwere Tunde, wie heißt das zu Deutsch? Schwere Momente. Schwere Zeiten. Zeiten, Momente. Ich habe also drei verschiedene Bibelversionen zur Auswahl gehabt. Okay. Und schwere Zeiten, schwere Momente oder auch gefährliche Zeiten. Und wenn, wir leben heute im Jahr 2013. My dzisiaj żyjemy w roku 2013. Und es ist immer mal ganz gut zu erkennen, vielleicht, wenn man hier auch in Polen noch etwas ruhig lebt. I to jest dobrze, by rozpoznawać, choć w Polsce można powiedzieć, że się żyje jeszcze dość spokojnie. Warum ist unsere Zeit so, wie sie heute ist? Dlaczego nasz czas, w którym my te czasy, w których my żyjemy, dlaczego one są takie, jakie są? Warum ist auf einmal der Harald so auf so einer grünen Welle gewesen, ja, so grün, politisch, alternativ? Dlaczego Harald nagle stał się takim zielonym na tej, na fali tego ruchu ekologicznego? Und das möchte ich euch mal zeigen, so an der Zeit, die man unsere letzten Jahrzehnte so charakterisiert hat. Also, ich bin, komme aus dieser Zeit hier oben. Ja pochodzę z tego czasu, czyli lat 50. Und wer mal so Filme gesehen hat, alte Filme, ja, denkt man immer, ja, so ganz unschuldig, das ist ja so lieb, made in Hollywood, man gibt sich einen Kuss und dann ist Ende. I to filmy na przykład z tego czasu, to takie można powiedzieć, że to jest takie wszystko niewinne, bo kończyło się, że mężczyzna całował kobietę w rękę i koniec na tym. Aber in dieser Zeit hat sich eigentlich enorm viel in der Gesellschaft umgewandelt. Ale od tego czasu w społeczeństwie to co staje się normą czy normalną rzeczą, mnóstwo się od tego czasu zmieniło. 1945 war es, kannst du sagen, fast die halbe Welt auf in Ruinen durch die Dank der Deutschen. W 1945 roku, można powiedzieć, połowy świata to było w ruinach, między innymi dzięki Niemcom. Und jetzt haben die Leute gesagt, wir sind schlauer heute wie unsere Väter, wir machen alles anders. I ludzie stwierdzili, my jesteśmy mądrzejsi niż nasi ojcowie i zrobimy to inaczej. Und in 50er Jahren heißt es hier, verlieren Kinder ihre Unschuld. I tutaj napisałem, w latach 50. dzieci tracą swoją niewinność. Die Eltern haben sie befreit, sozusagen. Można tak powiedzieć, że rodzice ich wyzwolili. Und dann fängt man da, fängt die Zeit an, wo man spricht von einem sogenannten Generationenkonflikt. I od tego momentu pojawiło się to hasło konflikt pokoleń. Da gibt es Filme, mal als Beispiel, ein ganz bekannter Mann war James Dean. Są filmy, na przykład pewnie słyszeliście o takim bardzo znanym aktorze James Dean. Er spielt in einem Film, da sagt der Papa zu ihm, du sollst mal Psalm, soll mal irgendwas lesen, ja? I w jednym filmie on grał taką rolę, ojciec do niego mówi, przeczytaj któryś tam psalm. Und der James liest und dann Sela, Papa sagt, ohne Sela bitte. I on czyta i na końcu jest słowo Sela, tata mówi do niego bez tego słowa. James liest, Sela, Papa sagt, kein Sela. On dalej czyta, znowu z tym słówkiem. Ojciec znowu powtarza, bez tego słowa. James liest weiter, Sela. Der Vater, kein Sela. I za trzecim razem już się ojciec zdenerwował. I mówiłem ci, że miało być bez tego Sela. Und ihr merkt, was in der Bibel stand, war nicht mehr Thema. I zauważacie, że to, co było w Biblii, to już nie było ważne, to, co on czytał. In den 60er Jahren verlieren die Kinder die Autorität. W latach 60. Rüdiger ist geboren worden, und Wiesek ist geboren worden, ja? Tak? No,
Meistens nicht, was kommt. I don't know what comes now. W latach 60. dzieci tracą swój autorytet. Rüdiger się urodził w tych latach, Zbyszek, ale coś się nie chce przyznać, bo nie wie co. Und die Kinder verlieren Autorität. Afterwards, 70s. Autorität is a time, die Zeit, wo also mehr und mehr man Autorität nicht mehr haben will. I to zaczynają się czasy protestów, czyli czasy, w których ludzie nie chcą mieć autorytetów. Und nichts tritt an die Stelle. I nic jako pojawia się jako ten taki główny punkt. In den 70er Jahren verlieren die Kinder, was Liebe bedeutet. W latach 70. dzieci tracą, przestają rozumieć znaczenie słowa miłość. Es war die Zeit, wo Vietnamkrieg war und wir wollen protestieren dagegen und wir sagen, wir machen lieber Liebe statt Krieg. I to są czasy wojny w Wietnamie, gdzie ludzie też bardzo protestowali, chcemy miłości zamiast wojny. Und du lernst alles, was man über Sex weiß, wissen muss. W tych czasach zaczęła się tak zwana też ta rewolucja seksualna. Aber du weißt nicht mehr, was wirklich Liebe ist. Czyli dzieci czy młodzież dowiadywała się mnóstwo rzeczy, ale tak naprawdę nie wiedzieli, czym jest tak naprawdę miłość. Und diese Leute haben heute schon wieder Kinder in die Welt gesetzt. I ci ludzie z tych lat już dzisiaj mają swoje dzieci, die das noch weniger wissen. Które wiedzą jeszcze mniej. In den 80er verlieren Kinder ihre Hoffnung. W latach 80. dzieci tracą swoją nadzieję. In dieser Zeit stand ich auf dem Kurfürstendamm mit dem Bibelstand. In dieser Zeit stand ich auf dem Kurfürstendamm mit dem Bibelstand. W tych właśnie na początku lat 80. ja stałem na jednej z ulic w Berlinie z tym moim stoiskiem. Und ich habe sehr viele Menschen gesehen mit einem Jacket, no hope. I zauważyłem wielu ludzi, którzy szli z takim napisem bez nadziei na swoich koszulkach. Warum willst du auch noch hoffen, wenn du keine Unschuld mehr hast, Autorität, Liebe, alles nicht mehr gilt? Dlaczego chcesz jeszcze mieć nadzieję, jeśli nie masz, jesteś niewinny, możesz wcześniej jeszcze straciłeś niewinność, autorytet i nie masz już miłości. To w co ty chcesz, na co chcesz czekać? Ja, deshalb habe ich einfach auch unsere Zeit so genannt, schwile Stunde. Dlatego właśnie te nasze czasy nazwałem jako chwile czy czasy trudne. Und wenn man das also in der Bibel nachliest, gdy się to przeczyta w Biblii, dann gibt's in 2. Timotheus 1 ein Wort, das heißt, ich schreibe dir, dass wir in der... Moment. Weißt du auch selbst, kannst du auch in Polnisch nicht sagen. W 2 Tymoteusza 3 rozdział jest napisane, a wiedz, że w ostatnich dniach ten wiersz, który jest napisany. Du aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Ty ale wiedz o tym, że w ostatnich dniach nastaną ciężkie czasy. Und das Wort, was dort für schwer gebraucht wird, heißt auch gefährlich. I to słowo, które jest tutaj użyte jako ciężkie, też oznacza niebezpieczne. Niebezpieczne. Gefährlich. Und so wird es eigentlich sehr selten wiedergegeben, aber es gibt noch eine andere Stelle in Matthäus 8:28, kannst du ruhig mal lesen. I jeszcze jest drugie miejsce Mateusza 8:28. Da kommen zwei Besessene aus den Grüften hervor, sehr wütend, und das Wort ist genau das gleiche Wort. 8:28, sehr wütend, kommen die aus den Grüften. Tutaj mamy to słowo bardzo groźni albo wściekli i to właśnie oznacza to samo słowo, które jest użyte w trzecim rozdziale do Tymoteusza, pierwszy wiersz. To jest właśnie to słowo oznacza też między innymi to, co tu jest jako groźni. Und jetzt lesen wir 2. Timotheus 3, nur mal so zur Information, damit wir wissen, was wir eben gelernt haben, was hier jeder Philosoph, also selbst intelligente Menschen merken, wie es in der Gesellschaft aussieht. Jetzt gucken wir, was in der Bibel steht. I teraz zobaczmy, co jest dalej napisane w właśnie tym 2. Tymoteusza 3 rozdział od 2 wiersza. Kann man das lesen? Von da? Możecie to przeczytać tam z tamtej strony? Tak? Dobra. Okej. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stron. Ich denke mal, kennt ihr alle, oder? Schon gehört alles. Mam nadzieję, że wszyscy ten wiersz znacie. Nächste weiter. Können wir gleich weitermachen. Sind wir heute früh fertig. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen über die einzelnen Worte mal sagen. I chciałbym co nieco powiedzieć na temat pojedynczych słów w tym wiersz, w tych wierszach, które przeczytałem. Ich hoffe, ich habe die richtige Version im Polnischen genommen. Ja, so fast. Ich habe nicht Warschauer Ausgabe, sondern Danziger Ausgabe genommen. Ältere, aber ist okay. Ja, tut mir leid, ich bin nicht so. Samolumni, da steht in dem Griechischen Philautos. Und es wird auffallen, das Wort viel. Es gibt in der Bibel so drei Worte, in der Bibel nicht, falsch. Es gibt für den Griechen drei Worte, wo man Liebe mit umschreibt. Samolumni, czyli to słowo po grecku Philautos. I to w języku greckim na miłość są trzy słowa na określenie. Miłości, trzy słowa. Bóg jest miłością. Bóg jest, also Gott ist Liebe. Bóg jest miłością, czyli... Das ist, viel, das ist agape, agapeo. To jest, tutaj jest użyte słowo agapeo. Das kennt man für das Wort Liebe, wenn Gott Liebe ist, unter anderem. I jeśli mówimy, że Bóg jest miłością, to używamy zawsze tego słowa agapeo. Czy jest użyte zawsze to słowo. Und, wenn ich zum Beispiel meinen Bruder oder meine Schwester liebe, dann benutzt die Bibel das Wort Philo. Jeśli ja mówię, że miłuję mojego brata czy moją siostrę, to wtedy Biblia używa słowa Phileo. Weil mein Bruder Rüdiger ist ein liebenswerter Mensch und ich habe Grund ihn lieb zu haben. Nicht nur weil er mich hierher mit dem Auto mitgenommen hat. Ponieważ mój brat Rüdiger jest człowiekiem, którego ja miłuję, nie tylko dlatego, że mnie tutaj przywiózł samochodem, sondern weil er viel Gründe liefert, liebenswert zu sein. Bo, ale z tego powodu, że on daje wiele powodów, by, bym go miłował. Also ich suche in mir selbst Gründe, mich selbst zu lieben. A więc to słowo phileo, czy phila, oznacza, że ja szukam w sobie samym powodów, bym siebie samego lubiał. Davon wird unsere Zeit heute charakteryzowana. I właśnie tym jest nasz czas scharakteryzowany. Chcimy. Ich habe geschrieben philargulos. Philargulos po grecku. Das ist Liebhaber vom Geld. I to oznacza kochać pieniądze. Und wir haben schon gelernt, dass es enorm viel heute geht um Geld. Wir haben versucht, mal ein bisschen, das versucht mal klar zu machen mit Karriere. Für die Karriere wird alles. Für die Karriere wird alles geopfert. You're right. I już to wspominaliśmy o tym, że dzisiaj wszystko kręci się wokół pieniędzy. Człowiek dąży do kariery i kariera jest na pierwszym miejscu dla ludzi. Auch ein gutes Gewissen. I do, auch ein gutes Gewissen kann man auch dafür opfern. I także i dobre nasze sumienie możemy odrzucić ze względu na karierę. Da kommt ein Bruder zu mir und sagt, mein Chef macht unsaubere Sachen. Jeden z braci przyszedł do mnie i powiedział: Harald, mój szef robi w firmie takie nieczyste rzeczy. So ein Drittel fürs Finanzamt, zwei Drittel für die Tasche. Jedną trzecią oddaje do urzędu skarbowego, a dwie trzecie ukrywa i bierze sobie. Und dann sagt er, was soll ich machen? I pyta się, co mam zrobić? Und dann habe ich mir gesagt, mal als Christ, ganz klar. I ja mu powiedziałem, jako chrześcijanin jest to jasne. Aber er verdient gut Geld. Ale on zarabiał dobre pieniądze. Und das gute Geld bekommt er, damit er Mund hält. I te dobre pieniądze dostawał od szefa po to, by cicho siedział. Aber ich sage, als Christ kann ich nicht den Mund halten. Ale ja mu powiedziałem, jako chrześcijanin nie mogę przymykać oko na to. Er sagt, er verlierst meinen Job. To on powiedział, wtedy stracę moją pracę. Da sage ich ihm, da verlierst du deinen Job, aber mit einem guten Gewissen. I mu powiedziałem mu, stracisz pracę, ale będziesz miał czyste sumienie. Z czystym sumieniem. Liebhaber des Geldes gibt es zu tausenden und abertausenden. Chciwych, czy tych miłujących pieniądze, są setki, tysięcy, a nawet można powiedzieć miliony. Und bez serca, da steht Astorgos, das geben wir im Deutschen wieder, steht nicht das Wort Philo. I bez serca, w greckim jest astorgos, to nie ma tutaj słowa phileo.
Das sind aber Leute, die haben kein Herz. To są ludzie, którzy nie posiadają serca. Keine natürlichen Zuneigung mehr. Nie mają takich naturalnych ludzkich skłonności. Und wenn du in manche Familien guckst, i gdy spojrzysz na niektóre z rodzin, da geht alles kaputt. To tam wszystko jest zniszczone. Das Wort hier oszczerstwa. To słowo oszczerstwa. Da steht im Griechischen das interessante Wort diabolos. W greckim jest bardzo ciekawe słowo diabolos. Es gibt nur eine, der diabolos genannt wird. I jest tylko jeden, który jest nazwany diabolos. Nach Offenbarung 12 der Verkläger der Brüder. I według objawienia, czy tak jak w objawieniu 12, jest to oszczerca braci. Ein Werk des Teufels, die Gläubigen anzuklagen. To jest dzieło diabelskie, by obmawiać braci. Und dann steht hier und so weiter. Niepohamowani. Akretes steht da im Griechischen. Das ist ohne bez samokontroli. I to akretes znaczy bez kontroli, bez samokontroli. Unbeherrscht. Nie tacy, którymi, nad którymi nie da się zapanować. Ich lebe für den Augenblick. Ja żyję na dla tej chwili. Harald will Party machen. Harald chce ciągle imprezować. Wie Millionen anderer Menschen in der westlichen Welt besonders. Tak jak miliony ludzi w zachodnim świecie. Und in anderen Teilen der Welt genauso, wenn sie das könnten. I pozostała część świata czyniłaby to samo, gdyby mogli. Und eine Frucht des Fleisches ist. Jednym z owoców ciała są, jest Galacjan 5:22. Das ist des Geistes, was sie Selbstbeherrschung haben. Des Geistes. Aha, przepraszam, to jest jednym z owoców ducha, jest jest jakby selbstbeherrschung. Opanowanie, czyli przeciwieństwo tego słowa. Bez uczuć ludzkich, następne. Die haben nicht das gute lieb. Czyli Aphilagatos. Aphilagatos, czyli nie mają, nie miłują tego, co dobre. Aphila, nicht lieb. Aphila, nicht lieb. Znaczy niemiłujący. Die haben das Gute nicht mehr lieb. I oni nie lubią, nie miłują już dobrego. Ich habe das bei Anfang, da waren Teilen noch nicht da, mal versucht, durch das Thema Homosexualität, was bei uns in Berlin sehr heiß diskutiert wird, zu zeigen. Chciałem to pokazać na początku, jeśli chodzi o homoseksualność. U nas w Berlinie jest ten temat bardzo, ale to bardzo teraz poruszany. Bis in die 70er Jahre war das sogar noch ein Straftatbestand. Bis in die 70er Jahre war das noch ein Straftatbestand, vor etwas über 30 Jahren. Przed 30 laty było to jakby karalne. Und heute, wenn du sagst, das ist Sünde, bekommst du ein Problem. A dzisiaj, jeśli ty powiesz na głos, że homoseksualizm jest grzechem, to wtedy ty masz problem. Das was gut ist, weiß man nicht mehr, es wird alles auf den Kopf gestellt. To, co jest dobre, człowiek nie wie, nie umie rozpoznać, jest wszystko na głowie postawione. Miłuję ci bardziej rozkosz niż Polak. Miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Das Philedonos, die Liebe, Liebhaber des Vergnügens. Czyli to są ci, którzy miłują przyjemności. Und ihr Lieben, das ist ein Geist, der unsere Welt um uns her beherrscht, der ganz stark in die Reihen der Gläubigen eindringt. To są rzeczy, które bardzo, bardzo wchodzą w życie czy w szeregi wierzących. Der Liebhaber des Vergnügens. Ten, który miłuje rozkosze czy przyjemności. Du bekommst das über Internet, überall, in allen Kanälen kriegst du das. Du kannst Vergnügen haben. Szczególnie przez Internet widzimy, jak to wchodzi. Wszędzie możesz mieć te rozkosze. Und hinter dem Wort Sünde versteckt sich ein Gott, der eigentlich deine Vergnügung nicht möchte. A jeśli chodzi o grzech, to jest to takie słowo, które nie chce twoich przyjemności. Und jetzt frage ich, ist das so? I ja mam pytanie, czy to tak naprawdę jest? Ist Gott so ein Typ? Ist Gott so ein Typ, der eigentlich nicht will, dass du Freude hast? Czy Bóg jest takim kimś, który nie chce, byś ty się radował? Nein, natürlich nicht. Und jetzt möchte ich einmal mal so zeigen, was wie Gott sich eigentlich so Liebe und all diese Dinge vorstellt. I chciałbym wam pokazać, jak Bóg wyobraża sobie miłość i te wszystkie rzeczy. Ist das eigentlich richtig geschrieben mit Google Translator? Nicht ganz. Ich liebe dich. Kocham cię. Oh, ich dich auch. Ne, ich mich auch. Da sind wir ja schon zwei, die mich lieb haben. Ja siebie też, to już jest nas dwójka, którzy mnie kochają.
sagen die beiden Mäuse, ne? Te dwie myszy, tak to powinno być. Die eine Maus hier. Jedna tutaj. Die ist voll in unserer Zeit angekommen. Ona jest dopasowała się do naszych czasów. So, ist das so Liebe, wie man sich das so vorstellt? Czy jest to taka miłość, którą, jaką my sobie wyobrażamy? Next, please. Już to wszyscy zrozumieli. Czyli jedna mówi kocham cię, druga mówi o jak fajnie, to są już dwie osoby, które mnie miłują, bo ja siebie też kocham. Paulus schreibt einen Brief, wenn es darum geht, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Paweł napisał list, w którym też pisze, jak sprawy dotyczące spraw dotyczących tych związków pomiędzy mężczyzną a kobietą. 1 Koryntian 7. Lecz o tym? No nie jesteśmy lecz. Bo... Nie jest to dobrze. To jest from this old Polish translation. Okay. Like King James. Yes. Oh yeah, okay, sorry. Przepraszam. Wrong translation. Ale można przeczytać. Lecz o tym, coście mi pisali, dobrze by być człowiekowi. Nie tykać się niewiasty, albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie tak byli jako ja. Ja understand. You could understand? Yeah, yeah, but it's okay, but very old Polish. Polish. That, yeah, okay. Prawie dobrze. Okay. Yeah, that's das ist eigentlich ein ganz ganz schwieriges Wort, was Paulus jetzt an die Korinther schreibt. To jest bardzo trudne słowo, które Paweł napisał do Koryntian. Und wenn man das heute hört, sagt man Paulus, was bist du für ein Mensch? I gdy to dzisiaj komuś powiemy, to na pewno odpowiedzią będzie Pawle, co ty jesteś za człowiek? Sag mal, besser keine Frau zu berühren? Nie dotykać niewiasty? Die Korinther waren in großer Verlegenheit. Wie ist das denn mit dem Mann und der Frau? Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Glauben komme? Koryntianie nie wiedzieli, jak to jest, jak to, gdy, jeśli chodzi o te związki czy relacje damsko-męskie. Und dann sagt etwas ganz Interessantes, das kommt in den ganzen knippten Kapitel, das ist wirklich mal sehr interessant nachzudenken. I to jest bardzo ciekawe, jeśli to rozważymy w tym rozdziale. Wir haben das versucht auch mit unseren Mädchen mal, besonders Jungs haben da ein bisschen weniger Probleme. Komm ich näher noch drauf, warum. Szczególnie jest to tyczy naszych dziewczyn, bo chłopcy mają z tym trochę może mniej problemów, powiem dlaczego. Und Gott sagt eigentlich, es wäre, Paulus sagt, durch den Geist Gottes, es wäre eigentlich besser, du bleibst alleine. I Paweł mówi pod kierownictwem Ducha Świętego, lepiej, abyś był sam. Weil, wenn es, ich war allein und es wäre mir lieb, ihr wärt alle so wie ich. Bo ja byłem sam i dlatego dla mnie lepiej było, żebyście byli też sami. Weil ihr hättet überhaupt nicht das Problem, was ich zum Beispiel hatte. Bo nie mielibyście, nie, wtedy nie będziecie mieli tego problemu, który ja na przykład miałem. Ich komme von dem Evangeliumseinsatz nach Hause. Ja przyszedłem po głoszeniu Ewangelii do domu. Und ich finde meine Frau weinend vor. I zobaczyłem, że moja żona płacze. Und die war fix und fertig mit den Kindern. Ona była totalnie jakby zdruzgotana, jeśli chodzi o dzieci. Und die Mann hatte sie alleine gelassen. I jej mąż zostawił ją samą z tymi problemami. Und damals gab es noch kein Handy. Wtedy nie było jeszcze komórek. Mobil. Und deshalb war sie in ganz großer Not. I ona przeżywała naprawdę ciężkie chwile. Und Paulus sagt, wenn du heiratest, i Paweł mówi, jeśli się ożenisz, dann wirst du Trübsal im Fleisch haben. To będziesz miał problemy w ciele. Und ich schone euch. I ja wam tego chciałbym oszczędzić. Als mein, ich war jetzt vor drei Tagen bei meinem Schwiegersohn, meiner Tochter. Gdy przed trzema dniami byłem u mojego zięcia. Und als die Geburt von meiner Tochter war sehr, sehr schwierig und sehr gefährlich. I ona, gdy rodziła dziecko, był ten poród bardzo ciężki i niebezpieczny. Und mein Schwiegersohn auch, der kam in große Not. I mój zięć był w bardzo ciężkich, no, ciężkie chwile przeżywał. Er steht dabei, sieht das und kann nicht helfen. On stał, widział to wszystko i nic nie mógł pomóc. Und dann ist es manchmal gut, dass du nicht innerlich so gebunden bist an jemanden, den du liebst. I właśnie o to tutaj chodzi, że lepiej jest, gdy się nie jest tak wewnętrznie powiązanym z kimś, kogo miłujesz. Aber dann, das hört sich hart an, aber dann hast du überhaupt keine Zeit und Dinge mehr für Gottes Dinge. Dann hast du keine Zeit und keine Sinn für Gottes Dinge in dem Moment. To teraz może tak ciężko jest zrozumieć i słuchać tego, ale właśnie w takich chwilach ty nie masz czasu dla Boga, ani by zajmować się Bożymi sprawami, bo masz te problemy ziemskie tutaj. Könnt ihr das verstehen?
Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Wenn ihr Fragen habt, ich habe dir zum Schluss noch Zeit für Fragen gelassen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja na koniec zostawiłem jeszcze czas na pytania. Jeśli macie już teraz, to możecie zadać, jeśli coś jest niezrozumiałe. Paulus ist aber so durch den Geist Gottes so klar, dass er sagt, das kann eigentlich gar nicht jeder. Ale Paweł, natchnięty Duchem Świętym, tak to wszystko dobrze widział, że powiedział, ale to nie każdy jest w stanie coś takiego zrobić. Und manchmal kommst du in Alter, das kommt automatisch, wo du einfach merkst, Mensch, ich will gerne heiraten. I czasem po prostu masz takie chwile czy takie momenty, że chcesz się ożenić. Und du kommst, wenn du als junger Mensch größer wirst, kommst du in eine Zeit, die nennt man Pubertät. Pubertät. Du kommst in eine, wenn du älter wirst, kommst du in eine Zeit, nennt man Pubertät. Pubertät kennst du nicht? Nee. Das ist die sexuelle Reife. Also. I jako młody człowiek, gdy rośniesz, to pojawia się taki czas po prostu tego dojrzewania seksualnego. Und dann merkst du erstmal, bist ein Mann oder eine Frau. I widzisz, że jesteś już pełnoprawnym mężczyzną. Und dann kommen ganz natürliche auch Empfindungen auch zu dem anderen Geschlecht, wenn es normal funktioniert. I po prostu pojawiają się normalne odczucia wobec tej płci przeciwnej. Und das kann so weit führen, sagt der Apostel, dass du innen drin vor Verlangen brennst. I to może tak daleko zajść, że jak to apostoł Paweł pisze, że może cię palić wewnętrznie. Und dann gibt der Apostel Paulus einen ganz nüchternen Rat. I apostoł Paweł daje bardzo trzeźwą radę. Weil er weiß, es ist nicht jeder so stark wie ich jetzt selbst als Apostel. I on wie o tym, że nie każdy jest tak silny jak ja, apostoł. Und wenn er verbrennt innerlich, ist es besser, er heiratet. I zanim on tak w cudzysłowie spłonie wewnętrznie, to lepiej, żeby on się ożenił. Was heißt das hier? Spłonąć niż gorzeć. Zu brennen. Das ist eigentlich auch die Bedeutung dieses Wortes. So, next please. Und das ist eigentlich, jetzt stehen wir so auf einer Situation, so vor einer Kippe. Jetzt stehen wir so an einem Alter, wo man sagt, Mensch, eigentlich, ja, ich bin frei, bin nicht gebunden. I dochodzimy do takiego momentu, gdy mówimy, no teraz ja jestem wolny, nie jestem do niczego przywiązany. Dann sagt der Apostel Paulus, dann ist es eigentlich gut, wenn du bleibst, wie ich bin. To wtedy apostoł Paweł mówi, dobrze będzie, jeśli będziesz takim jak ja. Warum? Dlaczego? Denk immer daran, Christus ist der Mittelpunkt deines Lebens. Pomyśl o tym, że Chrystus jest tym środkiem twojego życia, punktem centralnym. Wenn du dich bekehrt hast, jeśli się nawróciłeś, wenn wirklich Gottes Geist in dir wohnt, jeśli naprawdę Duch Boży mieszka w tobie, dann möchte Gott eigentlich, dass du ein Lebensziel hast. To Bóg chce, abyś ty miał jeden cel życia. Den lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Służyć żywemu Bogu i oczekiwać Jego Syna z niebios. Das ist eigentlich unser normales Leben. To jest nasze normalne życie. Und in dieser Zeit, wo ich dann jetzt lebe, i w tym czasie, gdy ja żyję, kann es sein, dass ich in die Situation komme, wo ich eigentlich denke, ich schaffe das alleine nicht, besser ich heirate. I może się zdarzyć tak, że ty będziesz miał taki moment w swoim życiu, że stwierdzisz, nie, ja tak nie potrafię dłużej, ja chcę się ożenić czy wyjść za mąż. Jetzt leben wir in einer Welt, wo man einfach sagt, żyjemy w takim świecie, gdzie się po prostu mówi, warum heiraten? Po co się żenić? Ich habe eigentlich laufend mit irgendwelchen Leuten zu tun, die auf dem Thema Sexualität längst alle Barrieren gesprengt haben. Ja w moim życiu mam do czynienia z ludźmi, którzy, jeśli chodzi o te takie bariery, po prostu wszystkie możliwe bariery, jakie są, to dla nich ich nie ma, przeskoczyli je. Und die sagen dir, warten, you are crazy man. Jeśli im powiemy, że powinieneś czekać, to powiedzą, że jesteś głupi. Wie sagte schon Goethe, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Jak to jeden z poetów powiedział... Ja, ale kennen ja Schiller nicht. Ach so, okay.
Schiller ist ein Bekannter. Weiß ich. Also, Poetus Schiller powiedział, głupi ten, który. Kannst du das nochmal wiederholen? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dlatego sprawdzaj tego, który się na wieki wiąże. A my meinen die, morgen probierst du den Kerl, übermorgen den und nächste Woche den. Czyli to jest takie wyrwane z kontekstu, ale jeśli to weźmiemy w całości, to chodzi o to, że sprawdzamy dzisiaj tego, jutro tamtego, pojutrze kogoś innego. Oder morgen das Mädel, übermorgen die Mietze und nächste Woche das Mädel da hinten. Czyli to chodziło też o rzeczy między innymi, ale też się odnosi do właśnie dzisiaj z tą, jutro z tamtą i tak dalej. Und wir müssen prüfen, ob wir füreinander passen. I musimy sprawdzić, czy pasujemy do siebie. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wiecie co? Seitdem immer mehr diese Prinzipien in der Gesellschaft gegenwärtig sind. Od tego momentu, gdy te zasady coraz bardziej są obowiązujące w społeczeństwie, ist die Scheidungsrate enorm gestiegen. To rozwody, liczba rozwodów rośnie, cały czas rośnie. Trotzdem die Leute uns sagen wollen, prüf doch erstmal. A jednak ciągle obowiązuje to hasło, sprawdzajmy się. Und mit prüfen meinen die natürlich sexuell Geschlechtsverkehr außerhalb und vor der Ehe. A jeśli mówimy o tym sprawdzaniu się, to oczywiście każdy ma na myśli to obcowanie cielesne. Ich sag immer so, wie ein Beispiel mit dem Apfel reinbeißen. To jest mniej więcej tak, jak ugryźć jabłko, spróbować, niedobre, wypluć, następne, jeszcze gorsze i tak dalej. So macht man's mit Thema Sexualität. To właśnie to się dzieje, jeśli chodzi o ten temat seksualności. Und was wir uns mitnehmen ist eigentlich, dass wir lernen zu warten. I to, czego myśmy się powinni nauczyć, to jest po prostu nauczyć się czekać. Und der Jesus hat einmal gesagt in Lukas 9:23, dass jeder sein Kreuz aufnehmen soll und ihm nachfolgen. Pan Jezus w Łukasza 9:23 powiedział, żeby każdy wziął swój krzyż i naśladował go. Und das heißt manchmal wirklich auch, dass es sehr, sehr hart ist. I to oznacza też, że czasami bywa bardzo, bardzo ciężko. Ich komme aus Berlin. Ja pochodzę, czy mieszkam w Berlinie. Ich sage immer aus der Hauptstadt der Gottlosen. Ja mówię, że to jest stolica bezbożności, czy bezbożnych. Und die Zusammenkünfte, die ich dort besuche. I te zgromadzenia, na które ja chodzę od 1970. Tam jest bardzo, bardzo było i jest wielu samotnych. Warum? Dlaczego? Als Deutschland unbedingt Krieg spielen wollte wieder. Gdy Niemcy znowu koniecznie chciały wojować. Zogen viele Menschen so heil in die Schlacht. To wielu ludzi po prostu poszło na pole bitewne. Leider sehr viele Christen auch. I niestety bardzo wielu chrześcijan. Und viele kamen nie zurück. I wielu z nich nigdy nie wróciło. Wir haben natürlich ein Überangebot an Frauen. I myśmy mieli mnóstwo, czyli można powiedzieć, bardzo dużo kobiet. Und es war klar, sicher für manche, dass sie werden nie heiraten. I to było jasnym dla wielu, że te siostry nigdy nie będą miały męża. Und deshalb habe ich hier geschrieben. Dlatego tutaj napisałem. Wenn du diesen Punkt frei noch bist, sagt der Apostel Paulus, lies mal 1. Korinther 7. Jeśli jesteś jeszcze wolnym, to przeczytaj 1. Koryntian 7. Die unverheiratete ist für den Herrn besorgt, wie sie dem Herrn gefalle. Ten, który nie ma żony ani męża, jest zatroskany o sprawy pańskie, tak jakby się podobać Panu. Der unverheiratete ist für den Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Jeszcze raz to powtarzam, że ten, który nie ma drugiej połowy, ten troszczy się o sprawy pańskie. Und das ist wirklich eine Zeit. Ihr seid jung. To jest właśnie ten czas. Wy jesteście młodzi. Lebe mit dem Herrn. Żyjcie z Panem. Frage ihn immer um seinen Willen. Pytajcie go o jego wolę. Lerne den Willen des Herrn für dein Leben kennen. Naucz się, w jaki sposób poznawać wolę pańską. Und da gibt's eine Stelle im Hohen Lied. Jest takie miejsce w Pieśni nad Pieśniami. Wieder die alte Übersetzung. Nicht aufwecken die Liebe, bis es ihr gefällt. Abyście nie budzili jej miłości, dopóki nie zechce. Also eigentlich ist die Liebe, alles was damit in Verbindung steht, ist ein Geheimnis.
A więc miłość i wszystko, co z nią związane, to jest taka tajemnica. Ich kann nur von mir sagen, ja mogę o sobie powiedzieć. Widzieliście moją żonę na zdjęciu. Ex verlobte. To była moja była narzeczona. Und als ich die sah, wie gesagt, die fährt Auto. Gdy ja pierwszy raz zobaczyłem i że ona jeździ samochodem, dla mnie to była już spalona w tym momencie. Und jetzt muss ich euch sagen, ich nicht nur weil ich so ein kaputtes Leben hinter mir habe. Ale muszę wam też powiedzieć, nie tylko dlatego, że moje życie było stracone. Ich wagte nicht in den Spiegel zu gucken und zu lächeln. Ja nie miałem odwagi w tamtym czasie spojrzeć w lustro. In der Kneipe hat man mir einen Zahn ausgehauen. W knajpie powybijano mi zęby. Und manche Zähne standen so. Nie, część z tych zębów, które zostały, były strasznie krzywe. Ich habe schon vierte Zähne. Ja już mam czwarte zęby, można powiedzieć. Und ich hätte mich nie getraut, Renate zu fragen. Ja nigdy nie miałem odwagi, ani nigdy nie pomyślałbym o tym, by iść do Renaty i ją zapytać, czy by nie chciała. Być moją żoną. Ale pomyślałem sobie, beten kann ich ja. Ale pomodlić się mogę. Und dann wieder gebetet. I modliłem się. Und wieder gebetet. I znowu się modliłem. Und wieder gebetet. I znowu się modliłem. Und wieder gebetet. I jeszcze raz się modliłem. Und manchmal gibt es ja so eine Sache, dass man nach Sternen greift. I czasami są takie rzeczy, o których mówimy, że próbujemy sięgnąć gwiazd. Und ich hätte auch wahrscheinlich nie gefragt. I prawdopodobnie nigdy bym nie zapytał. Wenn ich, gab ja auch diese Stelle, ne, weckt die Liebe nicht, bis es ihr gefällt. I tutaj jest to też miejsce, nie budźcie miłości, dopóki ona nie zechce. Wenn mir meine Ex-Verlobte nicht später gesagt hat, an einem Sonntagabend. Gdyby mi moja żona kiedyś mi powiedziała, pewnej niedzieli, wieczorem w niedzielę, wir besuchten dieselben Zusammenkünfte. Bo myśmy chodzili do tego samego zgromadzenia. Wir haben uns nicht mal den Tag und den Tag gesagt. W tym dniu nie powiedzieliśmy sobie, nie pozdrowiliśmy się. Dziękuję. Und an dem Abend sagt sie zu ihrer Schwester. I tego wieczoru ona właśnie powiedziała do swojej siostry. Wenn der Harald heute käme, würde ich ja sagen. Gdyby Harald dzisiaj do mnie przyszedł, to bym mu powiedziała tak. Ich wusste von nichts. Ja nic nie wiedziałem. Und am Montag rufe ich bei ihrer Mutter an, ich würde gerne mal mich mit Renate treffen. I w poniedziałek zadzwoniłem do jej mamy, że chciałbym się spotkać z Renatą. Und an dem Tag haben wir uns verloren. I w tym dniu właśnie się zaręczyliśmy. Und nachhinein wusste ich, guck mal, so hat der Herr die Zeit zusammengefragt, dass alles wie ein Puzzle ineinander passte. I po pewnym czasie zrozumiałem, że to Pan tak wszystko razem połączył, że to wszystko spasowało jak puzzle. Das muss nicht immer so sein. To nie zawsze tak musi być. Wir leben heute in einer Zeit, wo das Warten manchmal extreme Konflikte hervorrufen kann. Żyjemy w takim czasie, w którym oczekiwanie może wywołać ekstremalne konflikty. Und wenn du länger wartest, dann sagst du dir vielleicht, Gott hat mich vergessen. I gdy ty długo czekasz, to możesz sobie na przykład pomyśleć, Bóg o mnie zapomniał. Und dann machst du vielleicht Dinge, die du später dein Leben lang bereuen wirst. I możesz zrobić takie rzeczy, których będziesz przez całe swoje życie żałował. In dieser Welt, und das wollen wir uns noch mal klar werden, ist es, was das Geschlechtliche betrifft, ein ganz niedriger level. W tym świecie uzmysłówmy sobie to jeśli to, co tyczy się tych rzeczy seksualnych, to jest najniższy możliwy poziom. Du musst Kämpfe führen innerlich. Ty musisz prowadzić walki wewnętrzne. Da kommt der Versucher an dich heran. Bo ten, który cię próbuje, on puka do ciebie. Gott hat dich ja doch nicht lieb. I mówi, Bóg przecież cię nie miłuje. Da guckt ja keiner nach dir. Nikt nie chce cię wziąć. Und dann wirst du ungeduldig. I wtedy ty stajesz się niecierpliwy. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hatte den Ring nicht. Ja przypominam sobie jednego młodzieńca, który nie był jeszcze żonaty. Und dann sagte mir, das was du hast, das hätte ich auch gerne. I powiedział do mnie, to co ty masz na czwartym palcu prawej ręki, ja też bym chciał to mieć. Und er hat als Mann, da kommen wir noch drauf, den leichteren Part. I on jako mężczyzna ma tą łatwiejszą część, do tego też dojdziemy. I kiedyś, no po jakimś czasie on się ożenił. I to tego małżeństwa już nie ma. I całe jego życie to jest taki wrak.
ponieważ nie zapytałem Boga. Und weil ich nicht etwas durchführe, was so wichtig ist, was die Bibel Selbstbeherrschung nennt. Ponieważ ja nie czynię tego, co Biblia nazywa abstynencja albo powstrzymywanie. Bibel sagt, frucht des Geistes ist. Biblia mówi, owocem ducha jest wierność. Wierność. Ist das Selbstbeherrschung. Wierność, treu. Treu, ja. Es geht weiter, die Gedanke. Selbstbeherrschung. Samoopanowanie tutaj chodzi bardziej w tym, na tym, tym miejscu. Wierność to jest kolejny jakby etap. Nächste bitte. Wer ergreift die Initiative? Ich habe das eben schon mal kurz angedeutet. Ja już to wspomniałem. Kto ma tą inicjatywę? Kto zaczyna? In der Schrift, da gibt's eine wunderschöne Stelle in den Sprüchen. Wer wohlgefallen hat, W przypowieściach jest bardzo piękne miejsce. Kto znalazł żonę? Znalazł rzecz dobrą i dostąpił łaski od Pana. Przysłów 18:22. U nas w Niemczech szczególnie jest to widoczne. Dzisiaj jest feminizm na pierwszym miejscu. Bo man alles gleichschalten will. Na, i tutaj chce się wszystko postawić na jednym poziomie. Und es soll sogar die Geschlechtlichkeit, die Unterscheidung in den Geschlechtern abgeschafft werden. I nawet chcą znieść różnice w płciach. Das heißt, es gibt keine extra Frauentoilette mehr und Herrentoilette, ist alles egal. Na przykład nie ma już toalety dla kobiet ani dla mężczyzn, to jest obojętne, wszyscy są na jednym poziomie. Wszyscy. Und Frauen sollen auch nicht zur Unterscheidung Röcke tragen. I kobiety też nie muszą dla rozróżnienia nosić spódnic. Und kleine Mädchen, Zöpfe. Das ist nicht gender-like. A małe dziewczynki nie muszą nosić jakichś nakryć głowy, to po prostu niepotrzebne. Aber bei Gott gibt's das alles nicht. Ale u Boga tego nie ma. Und das wird auch schon deutlich dadurch, dass eigentlich Frauen gerne umworben sein wollen. Ale to chodzi o to, że kobiety chcą być tymi jak gdyby inicjatorami. Also Männer müssen die Initiative ergreifen. Ale to mężczyźni są tymi, którzy podejmują tą inicjatywę. Und wenn man so wie ich so ein bisschen dann so ein bisschen vorsichtig war, dann fällt einem das doppelt schwer. A jeśli chodzi o kogoś takiego, na przykład jak ja byłem, który był taki bardzo ostrożny i bojaźliwy, to dla takich jest to podwójnie trudne. Wer als Mann eine Frau made in Hollywood sucht, sollte bitte das nicht unter Kindern Gottes machen. Jeśli ktoś z was tutaj szuka sobie żony made in Hollywood, czyli chyba wiemy, o co chodzi, to nie szukajcie takich pośród dzieci Bożych. Und das nochmal aus was ich versucht habe eben schon mal kurz anzudeuten. I to, co też już wcześniej wspominałem. Muss man erst ausprobieren. Czy najpierw trzeba wypróbować. Habe ich mir extra als Gedankenstütze, damit ich das nicht vergesse. I to specjalnie sobie napisałem, abym tego nie zapomniał o tym powiedzieć. Naturalnie nie. Oczywiście. Oczywiście nie. Oczywiście nie. Pardon. Przepraszam. Naturalnie war auch okay. Natürlich nicht. Mach aus deinen Wünschen ein Gebet. Jeśli masz jakieś życzenia, to niech to będzie przedmiotem twojej modlitwy. Und noch einmal, wenn du noch wartest, i jeszcze raz, jeśli czekasz, dann nutze die Zeit im Dienst für den Herrn. To wykorzystuj ten czas w służbie dla Pana. Und mir hat ein Bruder mal gesagt, weißt du, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. I jeden brat mi powiedział, wiesz, abym nie miał głupich myśli, nutze ich meine freie Zeit im Dienst für den Herrn. To ja mój wolny czas wykorzystuję w służbie dla Pana. Kannst du als junge Schwester dem Herrn dienen? Czy jako młoda siostra możesz służyć Panu? Ich darf doch gar nicht predigen in der Versammlung. Ich darf doch gar nichts predigen, nichts sagen in der Versammlung. Przecież ja jako siostra nie mogę nic powiedzieć w zgromadzeniu. Ani nic przygotować, ani Biblii przeczytać. Es gibt noch mal, es gibt so viele herrenlose, heimatlose Kinder. Jest na przykład tak wiele sierot. Ihr könnt Kinderstunde anfangen. Możecie robić szkółkę niedzielną. Einfaches Prinzip. Bardzo prosty pomysł. Wir haben über Jahre Kinderstunde gehabt bei uns in Spandau.
Myśmy przez lata prowadzili taką szkółkę w naszym zgromadzeniu. Und haben wir Kinder kennengelernt. I poznaliśmy dzieci. Und haben wir Freizeit mit ihnen gemacht. Robiliśmy z nimi, spędzaliśmy z nimi czas wolny. Und wenn du dann die Kinder besser kennenlernst, stellst du fest, welche Nöte diese Kinder haben. I jak z nimi spędzasz więcej trochę czasu, to stwierdzasz, czy zauważasz, jakie one mają braki. Wenn ihr ein paar mehr junge Leute seid am Ort, geht immer auf den Spielplatz, singt mit den Kindern. Jak was jest więcej w danej miejscowości, to możecie iść i na jakiś rynek i na przykład zaśpiewać kilka pieśni tam wspólnie. Nutze die Zeit für den Herrn. Wykorzystujcie ten czas dla Pana. Lies sein Wort. Czytajcie jego słowo. Und mach aus deinen Nöten ein Gebet. I jeśli masz jakieś potrzeby, to zamień je w modlitwę. Leb in Selbstbeherrschung. Żyj w samoopanowaniu. Und manchmal staunt man, wie der Herr dann Gebete erhört. I wtedy jest tak, że dziwimy się, jak Pan wysłuchuje modlitwy. Ich möchte mal eine Story erzählen. Chciałbym sie gelesen in einem Buch. Chciałbym opowiedzieć pewną historię, którą przeczytałem w pewnej książce. Aber da ich weiß, dass mein Herr mächtig ist und total souverän, denke ich, dass diese Geschichte wirklich wahr ist. Ale ponieważ nasz Pan jest zupełnie suwerenny i potężny, to ja wierzę, że ta historia zdarzyła się naprawdę. Das ist ein Bruder in USA. Jeden z braci w USA. Der ist auch ein eifriger Mann im Evangelium. On jest bardzo pilnym człowiekiem, jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Und der hat sich ein Buch in einer Bücherei ausgeliehen. On sobie pożyczył książkę z księgarni, z biblioteki. Und war ein über Buch über Glauben. Das war so eine theologische Bücherei. To była biblioteka teologiczna. Und da sieht er in einer feinen Frauenhand Anmerkungen in dem Buch. I w tej książce zauważył notatki napisane takim bardzo ładnym, pięknym, kobiecym pismem. Und dann denkt er, Mensch, wer hat denn das geschrieben? I on sobie pomyślał, człowieku, któż to tak napisał? Solche geistlichen Beiträge. Takie duchowe notatki. Die Frau werde ich heiraten. Tą żonę, tą kobietę ja bym poślubił. Wie komme ich an diese Frau ran? Jak ja ją spotkam? Er denkt, irgendwie muss das eine Möglichkeit geben. Musi być jakaś możliwość. Wie das der Herr so führt, er kriegt die Adresse in New York irgendwo. I jak to pan sprawił, nie wiem, ale otrzymał adres Nowy Jork. Und er musste jetzt eine lange Zeit weg auf den Kontinent nach Europa. I przez na długi okres czasu musiał wyjechać do Europy. Und er schreibt mir. I napisał do niej. Und sie schreibt zurück. Odpisała mu. Und er ist beeindruckt einfach von ihrer Geistlichkeit. I on był zachwycony czy zauroczony jej duchowym poznaniem. Er hat kein Bilderhandy. On nie miał. Weiß nicht, wie sie aussieht. Nie wiedział, jak ona wygląda. Nie miał komórki, z którą mogły przesłać MMS-a. Es entsteht ein Austausch, nur Austausch über Brief. I po prostu wymieniali się listami, pisali do siebie. Und dann sagt er, dann und dann bin ich auf Heimaturlaub. I napisał do niej, wtedy i wtedy jestem na urlopie, będę w Stanach. Ich würde dich gerne in New York mal besuchen. Chętnie bym cię odwiedził w Nowym Jorku. Wir müssen ein Erkennungszeichen verabreden, damit ich weiß, wer du bist. Wir tragen beide eine rote Rose. Rote Rose. Rote Rose. Musimy jakiś mieć znak, żebyśmy się poznali. Niech to będzie czerwona róża. Und jetzt kommt znaczy, on będzie miał czerwoną różę i ona. Er kommt mit Flugzeug nach New York. I przyleciał samolotem do Nowego Jorku. Uch, jetzt spiewacie wszyscy. Wszyscy chyba wiedzą. Wie wird sie da kommen? Jak ona przyjdzie? Und dann geht so eine Tür auf. Otwierają się drzwi. Da kommt eine alte Frau im Entgegen. Wychodzi starsza kobieta. Mit so dicken Füßen. Z takimi grubymi nogami. Und sieht auch nicht sehr anziehend aus. Nie wygląda tak przyciągająco. Und hat aber eine Rose in der Hand. Ale ma różę w ręce. Und für ihn fällt eine Welt zusammen. I dla niego cały świat się załamał w tym momencie. Dahinter geht eine hübsche Blonde, hat er sich gedacht, wenn die das gewesen wäre. A z tyłu za nią idzie taka piękna blondynka i mówi, ach, gdyby to ona. Die geht weiter ins Café. Ale idzie dalej do restauracji. Da geht noch andere Leute ran. Super tolle Bienen, ja? I przechodzą inne kobiety, bardzo ładne i atrakcyjne. Was mach ich bloß, Herr? Co ja teraz mam zrobić, panie? Verstecken, ja? Schować różę, nie?
Soll ich sie ansprechen? Mam ją zagadać? Und dann hat er gesagt, wer so eine Geistlichkeit hat, da muss mehr hinterstehen. Ich spreche sie an. I mówi, jak kto ma taką, kto jest tak duchowy, to musi coś być w nim. Ja odezwę się do niej. Wir haben doch da mit die Sache mit der Rose. Ja, sagt die Frau, komische Sache. Aber das Mädel eben, das sagte zu mir, wenn dich der Mann anspricht mit der Rose, sag ihm bitte, ich sitze da hinten im Restaurant. I ta kobieta z tą różą mówi, wie pan co? Jedna z taka młoda kobieta mi powiedziała, jak cię zagada taki człowiek z różą, to powiedz mu, że ja siedzę w restauracji tam za stolikiem. Wenn er dich, wenn er dich anspricht, dann musst du der Richtige sein. Wenn dir so das Äußere nicht so wichtig ist, dann ist das der Richtige. I ona sobie pomyślała, jak on ciebie zagada, czyli dla niego nie będzie ważna ta zewnętrzna strona, to on będzie tym właściwym. Nächste bitte. So, jetzt mal noch so ein paar Gedanken, was wir alles so erwägen können miteinander, bitte. Teraz jeszcze takie myśli na ten temat. But it's a small break. Power passed already. Small break, yes. Small break. Wonderful. Okay. Wonderful, yes, yeah. Of course. Czyli mamy taki plan, żeby zrobić pół.